No, kochanie, jest 21:41. Idę na oddział. No i zobaczcie, za mną ciotka idzie, Basiorek, mamuśka, Gacuś, Romeo, Julia jeszcze była. Julia! Julia tam siedzi, ale przede wszystkim zobaczcie, idzie Albinka, mama Luchy, a idzie za mną. No tu się załatwi, bo tutaj piaseczek świeży. Kolega dzisiaj robił obramowanie. Te krawężniki poprawiał. Co, Gacusiu, do mnie mówisz? Co, Kiciulku? Też chcesz iść? Gacuś? Gacuś do piwnicy umie wchodzić przez drzwiczki. O, ciotka się zaczaiła, zaraz będzie skakała tak o któregoś. Albinka kończy? Nie, o, w drugim miejscu się załatwia. No i zwykle jak idę na oddział, to przez parter idzie ze mną Julia. Ona się co prawda boi, ale mniej. O, z Gacusiem dokazuje Romeo. Julii nie ma, no to z Gacusiem. A Julia tam była. Wołałem ją. Ale ona zaraz przyleci. Także Julia przez parter ze mną idzie. I czasami Romeo też. Jak mniej ludzi jest. Jak więcej ludzi, to się boi, cofa. I idzie przez piwnicę. Ja idę przez parter. Przychodzę do pokoju, a on już w pokoju czeka na mnie. Taki szybki jest. A, idzie Albinka, widzicie? Odprowadza mnie. Ona najchętniej to by poszła ze mną do pokoju. No ale jakby poszła do pokoju, to bym musiał maluchy wziąć do pokoju. I w ten czas był, o, ciotka się zaczaiła, a Albinka zobaczyła. Ta ciotka to jest rozrabiara. Zawsze coś wymyśli. Chyba Gacusia zaatakuje, ale Gacuś się patrzy na nią. No, Romeo się tam rozłożył. A tu kto to? Basiorek, tak? No a ten to już w ogóle chodzi krok w krok za mną. No, babci nie ma. A zwykle gdzieś tutaj zawsze się kręciła. No i co najciekawsze, Pysia. Ciotka się gania z Gacusiem. Lata jak koniko, tup, tup, tup. O, jak jeżyki latają. No i jest mila, ta Albinka. No i tak, a gdzie ten Romeo mi się podział? Romeo? Idziesz ze mną? Nie. Tu jest Romeo. W kwiatach. Co, Gacuś pójdzie ze mną? Tak? Albinka, idziesz ze mną? Kicia? Albinka? Kiciula, idziesz? Romeo, ja idę. O, specjalnie dla mnie. Pani układa. Czerwonego dywanu nie było. Romeo, idziesz? Julka, ty gdzieś? O, się gdzieś proszę. Romeo, idziesz? Gdzie on poleciał? O, tu jest. O, latają. Ciotka, ganiają się, będą latać tutaj. Pod oddziałem. A Basiorek, idziesz też?
No. No dobra. To idziemy. Myślałem, że się będą pchały, ale się nie pchają. Jakoś o dziwo. Ja Julcie szukam. A Julcia już jest tutaj. A ta już jest. Dałem przeszła? Dałem przez piwnicę. Idzie tutaj. Ale ona to się pieszczocha zrobiła. Idzie tam jeszcze? Nie, ja tam wszystko załatwia. Julcia, powiedz dobranoc. Pani, powiedz. Ogon w górę i ucieka. Chodź, idziemy. Chodź, Julka. Chodź, Kiciula. Ja nie będę zdarzył. Twoja Zosia? Julcia, chodź. O, mówiłem? Jest Romeo. Już jest. Dzień dobry, panie Elu. Panie, dobry wieczór. Romeo, idziesz? Chodź, Romeo, idziemy. No, to brakuje tylko jeszcze wesołej ciotki. Ale wesoła ciotka to albo przyleci za kilka minut. Romeo, idziesz? Romeo, chodź. A właśnie Romeo się zawsze boi. O, widzicie? O. I sprintem. Ale ciekawa sprawa, bo Romeo pierwszy przed Julcią przychodził do pokoju. Dopiero Julcia za nim. Ale Julcia się oswoiła i przychodzi ze mną przez parter obok ludzi. Boi się trochę, ale już nie tak. Julcia, idziesz? Cofnęła się, czy co? Idziemy. Idziemy. No i odwieczny rytuał po przyjściu do pokoju. Romeo skakuje na biurko. Na biurko. O, Lomek leży, ale nie śpi. Czuwa. Lomek, czuwasz? Czuwasz, nie? Muszę tu trochę uprzątnąć na biurku, żeby... Oj, zapomniałem kości. Będę musiał je wyrzucić. Bo widzicie, już skoczył. Już skoczył i się pyta, a gdzie jest... Gdzie jest mój Felix, tak? Tak, Romeo? Feliksa chcesz? Dobra. Zaraz, ja mam tą... Linoleum mam tutaj. No. Kolego. Zaraz tutaj zębami przytrzymam. O, Julcia przyszła. Julcia, zobacz. O, Julcia też. Już są moje mikrusy. No poczekajcie, rozdrobnię. Dam. Przy czym już wypraktykowałem, że żeby był spokój, to muszę dwa Feliksy dać. Bo jak nie, to zjedzą i będą mi znowu głowę zawracać. Rozerwałem. Ale krzywo. O, a teraz poprawiłem. Też się nie rozerwało do końca. Muszę sobie jedną ręką pomagać. No dobra, poczekajcie. Zaraz wam tu rozpraćkam to. No, jak wsuwają. Dobra. To już mają. A teraz muszę co? Muszę kot zdjąć z łóżka. Bo jak Romeo się naje, to zaraz mi wskoczy. Koc układam tutaj na parapecie.
są, to niech sobie kładą się tutaj. O, widzicie? Tak jest. Teraz zdejmę te klucze, bo mi dzwonią, mi irytują. Puść, puść. Łomek mi się daźni. No i muszę kołdrę odpowiednio ułożyć. Tak jak już do spania, bo Romeo zaraz mi wskoczy i się położy tutaj. Jak Julcia pierwsza wskoczy, to Romeo później wskakuje i się kotują mi na łóżku. No dobra. Jedzą. Zapalimy światełko i się rozpłaszczymy. Tak. Trzeba powoli się szykować do spania. A, to ja. To ja, a tu jest Lomek. O, widać jego głowę. Lomek zaraz będzie zaczepiał kota. A ty, Lomek, nie zaczepia, bo to są dwa moje koty. Twój kot to jest wesoła ciotka. Ona u ciebie na łóżku sypia. Wesoła ciotka do mnie na łóżko nie przyjdzie. Nigdy. A do Lomka tak. I to wejdzie, położy się, tam się na łyżeczkę położą i śpią. A do mnie cię tam. No dobra. Romeo jeszcze je. A Julka. O, Romeo też ma taki zwyczaj, że jak jest ciepło, to się kładzie tutaj za biurkiem. Ja tam nawet mu położyłem. A Julka ostatnio lubi na tym taboreciku, który zrobiłem. A tu mają. Siadłem mleko, ten jogurt i mleko od pana Zygmunta. Julcia się myje. Kiciulka. To znaczy, że się najadła. I zobaczcie. Najadły się. Prawie zjadły. A jakby jedno, no to by to jeszcze było zawracanie mi głowy. Zwykle, jeżeli jest za mało, to Romeo wskakuje mi do łóżka. Wchodzi mi tutaj pod pachę i do głowy. No i tam zaczyna mnie tam pacać. Jak nie reaguje, to mnie uszczypnie w rękę. Tak się dopomina. A w nocy Romeo śpi tutaj. Tu śpi. I tak śpi do godziny gdzieś czwartej. W nocy jak się przegłodnieje, to mnie znowu tam próbuje podszczypywać, żeby mu dać. No to muszę wstać, dać mu. No to się położy znów tu. No jak już jest czwarta, to leci na dwór. Już na dworze urzęduje. No i zobaczymy, czy do łóżka przyjdzie, czy nie. Romeo. O, Romeo już wychodzi. Ciekawe, czy skoczy do łóżka. Ale muszę przyznać, że ostatnio coś tu mi myszkują. Zdaje się, że przedwczoraj w nocy, tak właściwie nad ranem, słyszałem, jakby Julcia się myszą bawiła, bo był pisk. No ale później był spokój. Ale kto wie, czy po prostu ta mysza tam nie siedzi gdzieś. Bo widzę, że one mi tu myszkują pod łóżkiem. No i szukają. O, o, idzie? Węszy. Węszy. Coś tam mi spadło chyba z ciuchów. Muszę zobaczyć, co mi tu tam spadło.
I znowu Romeo. Romeo, jesteś tam? Gdzie ty jesteś? No. Szuka, kurde, chyba myszy mam w pokoju. Romeo, jest mysza? Co? Słuchaj, słyszysz? Jest mysza, czy nie ma? O. Czyli chyba coś jest. Koty się nie mylą. A nic. Widzicie? Chodzi. Myszkuje. Myszkujesz? A proszę. Kurde, Marek. Las mi tam. Do szafki. Las mi do szafki. O nie, tu są. Tu jest ta ściana, czyli nie wyjdzie. No. I mam kota. Romeo, gdzie jesteś? Gdzie on mi tam raz? Nie widzę go. Kurde, gdzie on chodzi? Jak on w las? O, Julcia przyleciała też. Następna. No, proszę. Takie spanie. Tutaj jest, czy nie ma go? Tam nie ma go. Oj, druga weszła. Tu ci one aż poszły. Kurczę. Gdzie one aż wlazły? Gdzie te dziury tam mają? Tutaj? Nie. One chyba są aż tu za szafą. Nie wiem, gdzie one są. To chyba się powłaziłem. Romeo! Kurczę! No. Tam ta szafa gdzieś nie wchodzi. No, co? Ja? A Julcia gdzie? Tam gdzieś myszę czuję? Ogonem ma, zobaczcie. Widzicie? Czuję myszę. To nie ma tak, że on tak dla fantazji. No po prostu myszę czuję. No nic. Jak to tam czuję? Ale przecież ja nie będę siedział tam cały czas. Znudzi to wyjdzie. Nie złapie, to wyjdzie. Także kochani, wygląda, że mam sublokatora. Nawet nie wiedziałem. No. I co? Romeo? Wychodzisz? Widzicie, dwa koty wlazły, nie ma. Nie ma żadnego kota.
Romeo! No, wychodzi. No chodź, Romeo. Romeo! Wylaz. Julcia? A ty gdzie jesteś? Jeszcze tam jesteś? Nie widzę jej. Julka, gdzie ty jesteś? Romeo jest. Jest. A Julki nie ma. Jeszcze za szafą siedzi. Chyba albo pod łóżkiem. No coś znowu tam wpadło. Znowu mi tam spadło. No Jezus, ja z tymi kotami mam. Romeo, woła Julkę. No, woła ją. No wyraźnie. A w dwa koty to może tą myszę wygonią. Ja nie będę odsuwał szaf teraz. No. Zdechnąć ta mysza tu nie zdechnie, bo tu jedzenia zawsze jest. Jest karma dla kotów. Tu ma się gdzie pożywić. No masz ci, babo, placek. Romeo wyszedł, a Julia siedzi za szafą i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. I tak to jest. Są koty, żeby nie było mysz w pokoju, a tu wygląda, że koty mi znoszą myszy do pokoju. O. I znowu poszedł tam. Jezus Maria. Kurczę. Tak będzie całą noc, czy co? Ja nie wiem. Zobaczcie, widzicie? Chodzi teraz po szafie. Czyli ta mysza gdzieś tam za tą szafą lata, ale próbowałem się do niej dorwać. To od dołu, to od góry. Tylko, że o, Romeo wyszedł, a Julki wcale nie słychać. Julia, odezwij się. Kicia. No kurde, jeszcze tego brakowało, żeby mi kot się zaklinował gdzieś tam za szafą. Dopiero będę miał. I myszę, i kota. No w internecie był taki filmik. Drwale drzewo ścieli, a drzewo w środku było puste. I się okazuje, że w środku drzewa był zasuszony pies. Co to mi tu lata, jakieś tam brzęczy? Prawdopodobnie ten pies, jakaś dziura była na dole w drzewie. I gonił chyba jakiegoś zwierzaka. Ten zwierzak do tego drzewa wlazł dziurą. W górę się wspiął i chyba tam wyszedł jako mniejszy, a ten się zaklinował i tak został. Romeo, gdzie Julia jest? Może ona na dwór poszła, nawet nie wiem. Romeo, gdzie jest Julia? Julia! No słuchajcie. Nie wiem, co myśleć, bo Julki nie ma. Wchodziła za Romeo, tam za szafę. Romeo wyszedł, a jej nie widziałem, żeby wychodziła. Odsuwałem szafę, jedną, drugą. Sprawdzałem, nie ma jej. I nie wiem, co się stało. Czyżby ona wyszła tak, że nawet nie widziałem?
Romeo jest, no proszę. Położył się tutaj, bo mu gorąco. Chłodzi się. A Julii nie ma. Ja też. No wygląda jedno wytłumaczenie, że Julka po prostu wyszła, jak jej nie widziałem. Przemknęła gdzieś mi chyba i poszła na dwór. Oby tak było. Bo już tam przejrzałem, wszędzie za lodówką, wszędzie nie ma. Żeby nie było, że ja tam później kota znajdę trupa. Mam 22:37. No już układam się do snu. Przyleciał Romeo. Położył się tutaj koło mnie. Nie Romeo, kiciulku. Tak? No i nie wiemy. Romeo, gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia? No. Nie wiem. Idę spać i w sumie nie wiem, co z kotem. Abym się nie obudził. Zobaczymy. W nocy. Czy Julka przyjdzie? To by było, żeby poszło na dwór. Czy będzie piszczeć gdzieś? No nie wiem.